Cześć, tu Znobek. Witam Was w kolejnym odcinku Obliczy Lasów. Dzisiaj jesteśmy na lotnisku w Borsku, oczywiście na Kaszubach. Jesteśmy dzisiaj na konferencji dla ZUL, czyli dla Zakładu Usług Leśnych, gdzie możemy zapoznać się z różnymi maszynami pracującymi w lesie. Faceci podobno rozwijają się do 7 roku życia, a potem tylko rosną. Dlatego też gabarety naszych zabawek rosną. Niezła bryka, co? To harwester. Słuchajcie, tu nie ma kierownicy. Przed chwilą się dowiedziałem, że tak. Tu mamy przycisk przód-tył, tu mamy prawo-lewo i tym kierujemy. Te joysticki służą już do operowania głowicą przy cięciu. Ta machina potrafi w ciągu jednego dnia roboczego wyciąć 400 do 600 sztuk drzewa. Do tej samej pracy potrzeba by zatrudnić kilkunastu drwali. Jest to przyszłość w lasach, nieuchronna. Czy dobra, czy zła, ocencie sami, ale na pewno bezpieczniejsza. Praca drwala łączy się z nieustannym ryzykiem, a jednak tutaj jest tylko jeden człowiek i operuje za pomocą tych dźwigni, pedałów, klawiszy, tą całą machiną. Nikt mu się nie kręci w pobliżu, także nikomu na głowę drzewa nie spuści. Ta machina jest w pełni skomputeryzowana. Operator przed przystąpieniem do pracy ustawia wszelkie parametry na długości, średnicę pozyskiwanego drewna. Można tam zrobić taki myk, że przesyła od razu te dane do tartaku. Chłopaki i dziewczyny, mało tego, pozwolili mi to odpalić. I got the power! Wow! A jeszcze niedawno robili klapki. Najpierw masa, potem rzeźba. Nie, zmęczyłem się. Jeden pierścień, by wszystkimi rządzić. Jeden, by wszystkie zgromadzić i wszystkimi rządzić. Ale nie, to nie jest pierścień Saurona. To są roki prowadzące od harwestera. Dzięki nim harwester może przeciągać ściętą sztukę pomiędzy swoimi piłami i manipulować na odpowiednie kawałki. Poczekajcie, zobaczymy. O, w mordę! Czasami istnieje konieczność przemielenia pozostałości pozrębowych, typu gałęzie, jakieś pniaki, jakieś kłody niezużyte. Do tego służą nam takie maszyny, jak widzieliście, rębaki. Mówią, że ta za nami potrafi zmielić kłodę do grubości 25 cm. Czyli ja chodzę cały. Był biceps, teraz robimy nogi. Do wykorzystania w każdym gospodarstwie domowym. Ścięliśmy drzewo harwesterem lub tradycyjnie piłą. Musimy je teraz dowieźć z pozycji roboczej do drogi wywozowej. Do tego służą nam forwardery. Ten akurat tutaj służy do prac zrębowych. Widzicie, jaki jest masywny, jaki wielki. Służy do przewożenia kłód, które później będą przecinane w tartaku. Jest jedna ważna kwestia w nim. Zobaczcie, jakie ma opony. Szerokość opon oraz w ogóle ich budowa umożliwia nam, czy zapewnia, jak najmniejsze uszkadzanie gruntu w lesie. Ściółki, gleby, jak najmniejsze ugniatanie, utwardzanie jej. Dążymy do tego, aby jak najwięcej maszyn takich u nas pracowało, żeby do takich uszkodzeń dochodziło jak najrzadziej. Swoją drogą, ciekawe, czy szłoby tutaj palić gumę, aby robić drifty tą maszyną. Oprócz maszyn wysoce skomputeryzowanych i naszpikowanych elektroniką jak dobra kasza szperkami, mamy też w lesie urządzenia proste jak budowa cepa. Są w Polsce nadleśnictwa, które mają problem z rękoma do pracy przy zalesieniach. Dlatego coraz częściej możecie spotkać takie urządzenie jak taka sadzarka. Proste urządzenie, wydajne. Tutaj przez te kraty, na tych kratach leżą sadzonki. Bierzemy sadzonkę korzeniem do tego puszka małego. Wkładamy w tym czasie te rolki, nam lekko ściskają sadzonkę i wprowadzają ją w wyżłobioną bruzdę. Zaciska się ziemia i gotowe. Jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy odcinek, łapka w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Do usłyszenia!